Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie! Z tej strony pomidorowy.pl, a.k.a. Michał i witam was w ostatnim odcinku z Crasha The Wrath of Cortex na PS2. No cóż, od ostatniego nagrywania minęło 2 tygodnie, tak więc z góry przepraszam za mały poślizg, jeżeli chodzi o, wiecie, tam różnicę pomiędzy tymi odcinkami, w sensie tą różnicę dniową. Chciałem zrobić tak, żeby odcinki pojawiały się codziennie, ale no niestety nie udało mi się, więc ten odcinek pojawi się 2 tygodnie po ostatnim odcinku z reliktami, za co przepraszam oczywiście za tą obsuwę. Kochani, ostatnim razem, jak pamiętacie, robiliśmy relikty. Tam oczywiście sobie klnąłem, ponieważ no nie wytrzymałem psychicznie. Mamy 93%, 34 na 46 klejnotów oraz 21 platynek i 8 goldów. Co jest moim zdaniem bardzo dobrym wynikiem, zważywszy na to, że ostatni raz, kiedy robiłem serię z The Wrath of Cortex te 4 lata temu, no to miałem o wiele gorszy wynik. Dobra, ten odcinek jest odcinkiem finałowym i zarazem odcinkiem ekstra, dlatego że tutaj zabieramy się, a raczej będziemy zabierać się za sekretny warp room oraz za klejnoty w poziomach, które już robiliśmy, ewentualnie test sekretnego warp roomu, ale na pewno zabierzemy się za 2 poziomy, które już robiliśmy, ale nie pokazałem wam tej alternatywnej ścieżki, ponieważ brakowało nam tam kolorowych klejnotów. W tym poziomie bodajże brakowało nam żółtego i w Banzai Bonsai czerwonego, więc kompaktor, reaktor, let's go! Oj, dawno się nie widziałem z tobą, kompaktorze, reaktorze. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, let's go! Lecimy sobie z koksem. I początek tego poziomu już wszyscy chyba znamy na pamięć. Aczkolwiek... Proszę bardzo, mamy ścieżkę na prawo, którą się oczywiście udamy. I tutaj radzę wam uważać na te skrzynki nitro, dlatego że zobaczcie sobie sami, w jakiej one są tutaj odległości między sobą postawione. No, jest to dosyć ciekawa przeprawa, przynajmniej dla mnie. O! Kurde! Na samym końcu. No, to była końcówka poziomu. Ogólnie z góry przepraszam za to, że audio gry słyszycie w lewej słuchawce, jeżeli to oglądacie na słuchawkach, ale no niestety moja PS2 jest dymana i no wiecie, o co chodzi. No niestety nie ma mono, znaczy tfu, nie ma stereo, jest mono. To chciałem powiedzieć. Ajajaj, znowu w tym samym miejscu. Ja pitole. Kurde, co jest grane? Czemu ciągle w tym samym miejscu ginę? Przydałaby się tutaj maska Aku Aku, powiem wam szczerze. Przydałaby się tutaj maska Aku Aku, przynajmniej tam skrzynkę nitro bym zniszczył, bym miał chwilową nietykalność. To by było naprawdę mega fajne. Może, nie wiem, maska zaraz spadnie mi z nieba, kto wie. Dobra, patrzcie, udało się. O! O, o, o! Dobrze, dobrze, dobrze! Jest! Dobrze! Yeah! Dobrze, moi drodzy, mamy zakończony pierwszy warp room już ultra na 100%. To się chodziło o to, że wiecie, zdobyliśmy takie ultra 100%. Pierwszy warp room zaliczony. Yes! Udało się. Oczywiście sobie musiałem zapisać, bo czemu by nie? Wiadomo, nie chcemy akcji, żeby mi się tutaj PS2 zcrashowała i potem bym musiał wszystko od nowa przechodzić. Jest teraz czas na Banzai! Na platynę 4... Co? Na platynę trzeba było mieć 45 sekund. To jest do wykonania. Ale nie w tym odcinku i nie teraz. I nie w tej serii. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy tutaj w tym miejscu, gdzie powinniśmy być. Czyli przy czerwonym klejnociku, a raczej przy platformie z czerwonym klejnocikiem. I teraz czas na super special sekcję, która się nam odblokuje w momencie, kiedy będziemy mieli czerwony klejnocik. Jest to sekcja napełniona, a raczej wypełniona nitrami, skrzynkami, pochodniami, ninjami, bocianami. I naprawdę mógłbym tutaj wiele, ale to wiele jeszcze rzeczy wymienić, co mi się nie podoba, a mianowicie nie spodobało mi się to, że nie doskoczyłem tutaj. To jest mega niefajne.
i wszystko od zera. Ale przynajmniej będę miał maskę Aku Aku, albo Akuku, jak to kiedyś lubiłem mówić, jak te żelki Akuku. No dobra, runda druga. O, i teraz się udało, patrzcie jak idealnie to było. Fajnie, że wciskałem X, a Koko mi nie przeskoczyła, kurde. Nie zeskoczyła, tylko nie przeskoczyła. Fuck, ale mi się język plącze. Blum. Teraz mamy podwójnego Aku Aku. Zobaczymy jak nam pójdzie. Co za idiotka, co za idiotka! Dobra, jakoś powiedzmy, że się udało. No, brawo. Dobra, udało się, patrzcie na to. Super Belly Flop, czyli najbardziej... Czekajcie, czy to jest dobre określenie? Najbardziej bezużyteczna moc w całej grze, serio. Nie muszę chyba tutaj mówić, dlaczego jest ona bezużyteczna, ponieważ ona polega właśnie na tym, to co widzicie teraz. Swoją drogą, fajny tutaj ten, fajna rzeźba. Lol. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w sekretnym Warp Roomie, gdzie zabierzemy się za wszystkie te poziomy, by zdobyć klejnoty już. No tutaj powinniśmy relikt zdobyć, ale jako, że wycwaniłem się w jeden fajny sposób. Powiedz wam jaki? Mam tutaj płytkę, która jest jakby Crash The Wrath of Cortex w wersji NTSC. I jako, że ten poziom w wersji Palmy nie działa, to kiedy będę chciał wam go pokazać, to po prostu szybko podmienię płytkę i pokażę wam prawdziwe zakończenie na moim save'ie już, którym tam przeszedłem dawno, The Wrath of Cortex, gdzie bodajże robiłem chyba tam challenge, żeby zdobyć wszystkie platynowe relikty. Tak więc zaczynamy sobie od tyłu, tak myślę. Force of Nature. Nie pamiętam, czy pokazywałem wam japońską nazwę. Jeżeli pokazywałem, to tutaj nie będzie, a jeżeli nie pokazałem, to tutaj będzie japońska nazwa, a my ruszamy z tym oto poziomem. Okej, okay, poziom, z którym się mega męczyłem, jeżeli chodzi o czasówki. Ta. To ten poziom sprawiał mi niesamowity problem, jeżeli chodzi o platynowe relik. A przynajmniej mi się tak wydaje. Nie pamiętam tego, co nagrywałem 2 tygodnie temu. Mówię, ten odcinek... Według moich planów, według mojej rozpiski powinien się pojawić tego samego dnia, kiedy go teraz nagrywam. Powinienem go na szybko zmontować i powinien się ukazać te 2 tygodnie po odcinku z reliktami tej części drugiej. Mam nadzieję, że mi się uda wyrobić, choć znając moje szczęście, coś mi wypadnie, co spowoduje, że jednak no nie wyrobię się na czas. Ale trudno się mówi, najwyżej będziecie mogli się pośmiać, że haha, Pomidor, miałeś to pokazać w listopadzie 2019, a ty to nam pokazujesz, nie wiem, w styczniu albo w lutym 2020. Oj. No dobra, jak sami zresztą widzicie, poziom polega na tym, że musimy podążać tą deską snowboardową po poziomiku i jedziemy tutaj Koko, a raczej sterujemy Koko. Wow, o nie, najgorzej. Fuck. Skrzynkę ominąłem, czemu tak? Jest tutaj nitro jakieś? O, druga skrzynka. O, trzecia skrzynka. No to dobra, dupa. Giniemy. Oh yeah! A, nie ma tutaj checkpointa, więc no tyle dobrze, że zginąłem w sumie. Przynajmniej... Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Przynajmniej w sumie zdobędę te brakujące skrzynki. Chyba to chciałem powiedzieć. Oj, mamuciki z pierwszego poziomu! Hello! O, świąteczne te choinki. W sensie choinki z bombami. Bombkami. Co z tego, że jeszcze nie ma świąt? Aj, ten pomidor doszukuje się realizmu w Crashu.
Okej, jesteśmy gdzie jesteśmy. I to właśnie tutaj, chyba tej skrzynki zapomniałem. Nie pamiętam. Dobra, na spokojnie, nie śpieszymy się. Dobra. Możemy zrobić, możemy przejść gorzej ten poziom, ale nie warto się śpieszyć. Serio, nie warto się śpieszyć. Bo potem właśnie omijamy skrzynki i później ja jestem zdenerwowany, wy jesteście zdenerwowani i wszyscy są zdenerwowani. No ewentualnie ludzie się śmieją potem. Wiecie, jak jest to ten słynny mem. Najpierw się z ciebie śmieją, później się z ciebie śmieją, a na samym końcu się z ciebie śmieją. Yeah. O! Mamy klejnocik. Yeah! Świetnie, dobra. Przydałby się tutaj checkpoint, nie powiem, że nie. Dobra, to było perfekto normalnie. Nadrabiamy sobie żyćka stracone. Bardzo dobrze. O, 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 o! Yes! Mamy wszystko, 100%! Yeah! Czyli w sumie taka jedyna ciekawostka w tym poziomie jest taka, że nie ma checkpointu. Bo tak, jak widzieliście, żadnych ciekawostek wam nie wspominałem, ponieważ ten poziom nie posiada takowych. Dobra, wracamy. Dobra. Więc Force of Nature mamy zaliczone na 100% już oficjalnie, więc czas na Solar Bowler. Rrrr. Okej, okay, nasz ulubiony poziom z Atlasferką. Jej. Nie no, w sumie nie mam nic do tego poziomu, ale nie jest moim ulubionym. O nie, 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 nie. To jest dosyć trudnawy poziom, no ale niestety nie może całe życie być łatwo. Czy tu mamy w ogóle? A, no skrzynki są, oczywiście, kurde, bo twórcy nie mogli zrobić inaczej. Musieli w takim chamskim miejscu dać skrzynki. Dobra, 8 na 86, jest na razie git. Dobra, lecimy sobie tutaj do góry. Nie tą stronę! O, 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 a czekajcie. Nie, dobra, tutaj nie było skrzynki. Myślałem, że tutaj jest dalsze jakieś rozwidlenie, to wtedy, no, mógłbym się tak poważnie zacząć zastanawiać, czy tam aby na pewno nie ma skrzynek. Dobra, tajni, pal gumę. My tutaj do skrzynki lecimy. Ten poziom też wypadałoby zrobić trochę powolutku. Dlatego, że tutaj łatwo skrzynki jest ominąć i też łatwo spaść, jak zresztą sami widzicie. Więc no nie polecam generalnie tutaj tak rushować tego poziomu. Bo skończy się to tym, że stracicie życie. Zdenerwujecie się. Pojedziecie do łodzi. Wyjebiecie przykładowo takiemu Jimowi czy Trymexowi ze złości. Powiecie przykładowo, że Mateo to jest głąb. No wiecie, dużo smutnych rzeczy może się pojawić. Serio. Mówię tutaj serio, serio, serio. Okej, okay, tutaj mamy ścieżkę, która prowadzi nas tu, do klejnocika. Okej, okay, spoko. Spoko, spoko, spoko loko. Taki jest ten lokal w Wawie. Spoko loko się... LOL? Tu miałem maskę Aku Aku? Nawet nie wiedziałem, powiem wam szczerze. LOL. A to dosyć... To bardzo ciekawa sprawa, bo... Tego Aku Aku nawet nie było widać, nie? Żebym go miał. Okej, okay, spoko. Nie kwestionuję tego, co tutaj gra mi zaoferowała. Wręcz dziękuję za tego Aku Aku, bo w sumie gdyby nie on, to prawdopodobnie bym już tutaj gryzł piach. Ale okej, okay, dobra, nitrosy omijamy. O, nie, nie, nie. Ta, mówię, nitrosy omijamy, po czym i tak chcę w nie wlecieć. No, logika 300 IQ, najmniej. 51 skrzynek na 86, to jest dosyć ładny wynik. Lecim, lecim, lecim. Tam skrzynkę widziałem. Spokojnie nie zignorowałem faktu, że tutaj są czteropaki. Śmierdzi mi to tym, że gdzieś pominąłem skrzynki. 77 to trochę mało. Tu jest portal, który nas zabiera do exitu. Mi się to nie podoba. Wcale. Tam mamy czteropak. I kolejny czteropak. Dobra,
Chyba mamy wszystko. Chyba. Tak, będziemy mieli wszystko. Szybka matematyka, moi drodzy. Jest! 86 na 86. Dobra, lecimy, let's go! Szybko, szybko, Crash! Szybko! Szybko! Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko. Szybciutko. Szybciutko do mety. Myk! Mamy to! Wychodzimy! Woo! Okej, jesteśmy już tutaj w naszym warp roomie, kochanym. Dobra, słuchajcie, zanim polecimy na iStation Bandicoot, wypadałoby zapisać, bo będę płakał, jak się to skraszuje w jakimś znowu randomowym momencie. 99%! Oh yeah! No dobra, czas na iStation Bandicoot. Prawdopodobnie tutaj będzie japońska nazwa, o ile nie pokazywałem tego już wcześniej. Let's go! Moi drodzy, ten poziom ma dwie ciekawostki. Pierwsza jest taka, że jest on parodią Rings of Power z Crash Bandicoot 3 Warped. I co najlepsze w tym jest to, że tutaj musimy przelecieć przez 40 ringów, a w Rings of Power mieliśmy tylko przelecieć przez 30 ringów, co jest dosyć ciekawe. A druga ciekawostka jest taka, że sama nazwa poziomu jest parodią, jak tutaj pisze mi ciekawostka i Wikipedia zresztą. Ta nazwa nawiązuje do powieści iStation Zebra Alistaira MacLeana. Jakoś tak. Jest to taka dosyć, może by i ciekawa ciekawostka. Jakkolwiek to mówiłem. Ciekawa ciekawostka, masło maślane. Kiedy bym wleciał z nitrosa. I dopiero bym wciągał nitrosy jak ten, jak Major ponoć. Uniwersum tego Kolej 17, który zaczajony w krzakach siedzi i wciąga nitro. Ciekawe, czy jest skrzynka niszcząca te nitrosy. Oj, coś czuję, że chyba nie ma. A nie, jest. Jest, jest, jest. Uratowała mnie. Jezu, ale bym się striggerował, gdyby nie było tej skrzynki i trzeba byłoby te balony niszczyć, żeby to nitro spadało, nie? Ale bym miał wtedy triggera. Okej. I ostatni poziom z tej oto płytki, którą obecnie mam, z której nagrałem prawie do końca cały let's play. Night Time. Tutaj powinna być japońska nazwa. Let's go! Okej. Tutaj są kolejne dwie ciekawostki. Pierwsza mówi o tym, że ten poziom w wersji na GameCube w ogóle nie jest ciemny. Co jest oczywiście prawdą. Poniżej w opisie zostawiam wam link do obejrzenia sobie jakiś, tam bodajże chyba dam, albo to będzie czyjś odcinek, w sensie jakiś to będzie let's play, albo to będzie fragment, gdzie koleś przychodzi właśnie night time. Tak czy siak polecam zerknąć w opis. Druga ciekawostka mówi o tym, że w wersjach NTSC-U oraz PAL na samym początku poziomu pojawia się skrzynka z Aku-Aku i taka normalna skrzynka po prawej stronie, co daje nam wynik 115 skrzynek. Te trzy skrzynki zostały, taka ciekawostka, usunięte z późniejszych wersjach gry. To chciałem wam powiedzieć na spokojnie, ale niestety wytłumaczyłem to chaotycznie, więc po prostu tutaj byłyby skrzynki, jedna skrzynka z Aku Aku i dwie normalne, co dałoby nam wynik 115 skrzynek. To chciałem właśnie wam powiedzieć, ale jak zwykle musiałem spieprzyć to. Dobra. Lecimy z tą bardzo przyjemną muzyczką, bardzo ją lubię, bardzo ją szanuję. Mega fajny soundtrack. I tyle, coś co chciałem powiedzieć. O, tutaj uwaga, uwaga na czarodziejów, bo czarodzieje są groźni. Ściana, która chce nas zgnieść i... Znaczy, no może nie zgnieść, ale chce nas zrzucić i przy okazji ma kolce, więc radzę uważać, dlatego że możecie zostać nabici na te kolce i wtedy no nie będzie fajnie. Dobra, tutaj chyba na dole są skrzynki, co nie? Zdecydowanie ta. Skrzynki, jasne. Fajnie, że ja się mogę stąd wydostać. Naprawdę fajnie.
Myślałem, że tutaj są normalne skrzynki. Kurde, ale błąd. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze, jest świetnie, jest bardzo dobrze. O ty, szmulo jedna, ale mnie strollowałaś. Serio, tam mnie strollowała ta teraz ściana, dlatego, że tam u góry był klejnot. I znowu to samo. Jezus Maria. Okej, w końcu się udało. Jezus Maria, musiałem aż 3 życia stracić, żeby zdobyć ten klejnot. Masakra. W ogóle jakiś bonus mamy? Ej, serio, bo nie wiem, nie pamiętam tego. A! No to przekonałem się, że mamy bonus. Bonus w postaci śmierci. Dobra. Śmieszki na bok, lecimy dalej. Ale nie pamiętam, żeby tutaj była runda bonusowa. Chyba nie było. Dobra. To w miarę było ogarnięte. To wiem, może nam się uda na samym końcu zdobyć te 99 żyć, zanim się rozstaniemy z europejską kopią Crusha the Wrath of Cortex. A, być może się uda. Dobra, mamy tutaj znowu aku. Ten trafiony, niedobrze. Wow, tam są skrzynki. Lepiej nie ryzykować. Okej. I teraz skok, skok i skok. Dobrze. Okej, fajnie. 108 skrzynek, naprawdę zgubiłem gdzieś skrzynkę. O Jezu. A dobra, tutaj coś mamy. Okej, jednak nie zgubiłem skrzynki i w bardzo piękny sposób zaliczyłem poziom na 100%. Dziękuję! Dziękuję! Okej, to by było na tyle. Żegnamy się z europejską kopią Crusha the Wrath of Cortex. Miło było cię poznać. I teraz trzeba będzie odpalić amerykańską. Pokazać wam walkę z Crunchem. 103%. No niestety tutaj nie udało nam się uzyskać 106%, ale 103 to nawet wycik. Jakkolwiek to brzmi. No patrzcie, tam tylko nam jednego relikta i tego. I dwóch klejnotów brakuje. Dobra, trudno. Widzimy się za chwilę przy amerykańskiej kopii. I już witam się z wami ponownie. Teraz już w tej innej kopii, czyli kopii NTSC. I proszę bardzo, mamy tutaj wszystko zdobyte. 30 platynek. To jest mój save, na którym pewnie większość z was pamięta, jak rage'owałem, jak grałem te platynowe relikty. Nigdy już chyba tego nie powtórzę. I co? Ghost Town! Lecimy sobie z Coxem. Dobra, zaczynamy sobie poziom. Tutaj jak widzicie, obok nas jedzie Crunch. Więc zadanie w tym poziomie jest bardzo proste. Musimy być pierwsi i przejechać 3 okrążenia. Tyle w zasadzie. O, przy okazji sobie życie ponadrabiam, czemu by nie. Ogólnie 65 skrzynek do zebrania mamy, jak widzicie. Na razie Crunch jest pierwszy, ale to się za niedługo zmieni. Uwierzcie mi, to się zmieni. No i przy okazji musimy sobie odblokowywać te skrzynki. Bardzo fajny poziom. Aczkolwiek pamiętam, że go nie lubiłem z jakichś parę ładnych lat temu. Nie wiem czemu nawet. A, bo wydawał on mi się trochę cięższy. No tak, w sumie to wiele wyjaśnia. Postaram się tutaj zabrać wszystkie skrzynki. Jako bonus po tym odcinku dostaniecie jeszcze krótkie nagranie z reliktów, o ile chcecie. Myślę, że chcecie. Wy nie chcecie? No, błagam. Wy, moi widzowie by nie chcieli. O, dobrze. Ojejku, ominąłem tamtą skrzynkę.
Oh shit. To jedną skrzynkę żeśmy ominęli. Okej. No dobra, zostaliśmy wyrzuceni z tego poziomu, ale jak widzicie poziom nie był jakoś super trudny, więc szkoda, że w wersji PAL nie udało nam się, że tak powiem, przejść tego poziomu, no ale trudno się mówi. Dobra, moi drodzy, pokazałem wam wszystkie poziomy z sekretnego Warp Roomu, zaliczyliśmy sobie też dwa poziomy z tutaj naszych obecnych Warp Roomów, jakie mamy na naszym tutaj parterze, można tak powiedzieć, bo tam to jest pierwsze piętro, to jest parter. Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak skopać dupę ponownie Crunchowi oraz Cortexowi w Crunch Time. I tutaj szybkie ciekawostki, ponieważ nie będę tutaj raczej tego samego wam pokazał, tylko po prostu przyspieszymy sobie walkę, damy jakiś montaż. Więc dobra, trzy szybkie ciekawostki, chociaż jedna jest dosyć długa, ale dwie szybkie. Wersja na PS2 ma unikalny efekt świetny, którego obszar zmienia kolor w zależności od ataków żywiołów. Nie wiedzieć czemu, ale w wersji na PS2 Crunch, tylko Cortex nie posiada własnego paska zdrowia. I co jest ciekawe, wersja na GameCube'a posiada pasek zdrowia Cortexa. Tutaj będzie nawet screen. I ostatnia ciekawostka mówi o tym, że wcześniejsze plany na tę walkę były zupełnie inne. Przede wszystkim Crash walczył z Crunchem w mechanicznym kombinezonie robota. Pod koniec walki Crunch zniszczyłby kombinezon Crasha za pomocą błyskawicy elektrycznej. Powstałe resztki spowodowałyby, że Cortex straciłby przytomność, a Uka Uka zniszczyłby zdalne urządzenie sterujące Crunchem i wywołałby pożar elektryczny w stacji kosmicznej. Później Crunch miał się przebudzić i oczywiście skopać Cortexa, czyli to, co już się jakby pojawi zresztą. Trzymajcie się, cześć i widzimy się po montażu. Powracam, moi drodzy, już do was. I teraz nie mogę doczekać się tego endingu. Oj, 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 oj. Hehehe. Nie mogę się tego doczekać. Mamy to, moi drodzy, mamy to. Can't you ever let me win? What do you want from me, you creature? No, Uka Uka, I can explain. It's too late for that now! I don't think you should have done that. Oh, no. Where am I? Wait a second. That annoying scientist doesn't have control over me anymore. Where is that pathetic twerp? There's no time for that now, Crunch. Danger. Critical power overload in Evil Space Station. Run for your lives. I think your energy boat caused a slight chain reaction. It might be wise if we made our way to the escape pods. This is all your fault! If you hadn't ducked out of the way, none of this would have happened! This doesn't look good. Coco, Aku Aku, I'm grateful to all of you. If it weren't for you, I'd still be under the control of Dr. Cortex. Thank you for believing in me, guys. You're welcome, Crunch. Hey, do you think that's the last we'll see of Dr. Cortex and Uka Uka? I'd like to believe that, my children. But somehow, I doubt that very much. Idiot! Fool! Nincompoop! You've landed us in the middle of nowhere! Ouch! Whoa! No, wait! I can explain! Ah! I'll get my revenge, Crash Bandicoot! Just you wait! Okej, moi drodzy. To właśnie było zakończenie. I to dobre zakończenie. Crasha The Wrath of Cortex. Co ja mogę powiedzieć? Tak jak zresztą mówiłem na początku, już dużo przed nagraniem The Wrath of Cortex. Gra może nie jest zła, ale nie jest to najlepsza część Crasha Bandicoota. Na pewno nie jest ona lepsza od trylogii. Zdecydowanie nie. Próbowała być czymś nowym, ale jak zresztą widzicie,
dużo jest kontentu podwalonego od dwójki, trójki. I też co mnie najbardziej boli, to to, że content z Crasha dwójki został tak mega spierniczony w tej grze, że to po prostu woła o pomstę do nieba. A jak wam się gra podobała? Co wy sądzicie o Crashu The Wrath of Cortex? Piszcie koniecznie w komentarzach, jak i piszcie, czy podobał wam się ten let's play, czy był w sposób ciekawy prowadzony i czy się też tak dobrze bawiliście jak ja. Pomimo tego, że uważam, że ta gra jest straszną hałą i strasznym słabiakiem, może nie jest ona krapem, ale nie należy do najlepszych gierek serii Crasha. Na pewno tutaj muszę dać pozytyw dla soundtracku, dlatego że soundtrack jest naprawdę tutaj mega fajny. Fabuła jak najbardziej też, ale boli mnie fakt, że przez całą grę walczymy tylko z Crunchem. Gdzie jest ten klimat Crasha, który był w Crashu 2 i 3 i w 1? Nic to wszystko jest. No tam w tle pogrywa nam muzyka Solar Bowler. W końcu to jest muzyka, która została użyta do kredytów. O, które się już zresztą skończyły. Szybko zleciało, lol. Dobra, co ja tu mogę wam jeszcze powiedzieć? Jak widzicie, zakończenie to było też taki wiecie, puszczenie oczka do fanów, że będzie to kontynuowane w Crashu Twisted. Ale za Crashu Twisted zabierzemy się następnym razem. To by było na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć i dzięki za oglądanie. Hej!